niedzielę w Szczecinku zainaugurował działalność gymowy klub rodziców Autism Help. Klub jest pierwszym w województwie i 9. w Polsce. Dzisiaj w Szczecinku inaugurujemy 9. gymowy klub rodzica, w którym wszystkie osoby, które zmagają się z niepełnosprawnością swoich dzieci, znajdą pomoc i bezpośrednie wsparcie, nie tylko administracyjne, prawnorzecznicze, ale i duchowe, i pozamerytoryczne. Dzisiaj inaugurujemy, czyli to jest początek. Kluby będą spotykały się średnio raz w miesiącu. Rodzice są oczywiście wcześniej informowani. Zapraszamy do rejestracji w naszym klubie. Po rejestracji każdy rodzic otrzymuje wcześniej informacje o takich spotkaniach. Co konkretnie dla tych rodziców, jakie to będzie wsparcie z waszej strony? Tak naprawdę gospodarzem takich klubów jest każdy rodzic indywidualnie. Koordynatorzy oczywiście to wsparcie organizują, żeby to miało sens, żeby było miejsce, żeby była cykliczność. Rodzice między sobą wymieniają się doświadczeniem i dają drogę na skróty. Czyli kiedyś, jak rodzic był po diagnozie, bardzo długo szukał sensownej pomocy. Czasami odbijał się od ściany do ściany, bo nie było żadnego systemu informacji dla rodzica. Nasze dzieci miały diagnozę na papierze i poza tym było echo. Teraz dzięki gymowym klubom rodzica działa to w ten sposób, że szybciutko rodzic po diagnozie może od drugiego rodzica dostać esencję, taką receptę, taką drogę na skróty i nie zajmie mu to tyle czasu, który na przykład może przeznaczyć na to, żeby organizować terapię dla swojego dziecka. Problem autyzmu w Polsce to bardzo ważny problem. Kiedyś się o tym nie mówiło, kiedyś nie było takich badań. Teraz, jak pani powiedziała, rośnie on lawinowo. Tak, już u jednego dziecka na 100 diagnozuje się autyzm i ten problem wciąż rośnie. Dlatego tak szeroko zakrojone akcje społeczne i Fundacji GYM, czy ostatnio 2 kwietnia, czyli Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, gdzie w 5 miastach Polski rozstawili rodzice ogromne żarówy i jakby zwracaliśmy uwagę społeczeństwa na to, że to już jest tak duży problem społeczny, więc tak naprawdę rodzice biorą bardzo czynny udział w zorganizowaniu takiego systemu, który będzie jeszcze bardziej podnosił świadomość i jeszcze bardziej usprawniał pomoc dla naszych dzieci i dla nas, dla rodziców. Tutaj rodzice w Szczecinku chyba bardzo prężnie działają, skoro skupiają się i chcą działać. Tak, rodzice w Szczecinku rzeczywiście są bardzo fantastyczni, sprawczy i mimo tego, że obsługują niepełnosprawność swoich dzieci, bo umówmy się, to są ludzie, którzy mierzą się z ogromnym wyzwaniem na co dzień, zdecydowali się pomagać innym, bo działalność klubu jest oczywiście społeczna, więc rodzice wkładają w to ogromne serce. Dla mnie to jest coś niebywałego, bo biorą siłę, organizują czas, którego jest wciąż za mało, więc ogromne brawa dla rodziców w Szczecinku. W innych miastach oprócz Szczecinka, w województwie zachodniopomorskim, ten problem pewnie też występuje. A dlaczego akurat tutaj Szczecinek? Czy to świadczy właśnie o tych rodzicach, że chcą tak działać? W innych miastach nie ma pomysłu, żeby założyć takie kluby? Motywacja jest w rodzicach, ja to cały czas powtarzam. Kluby po Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Wielkopolsce, Śląsku, Ostrowie Wielkopolskim. Właśnie wczoraj otworzyliśmy jeszcze Piłę, teraz inauguracja w Szczecinku, ale z przyjemnością mówię o tym, że za chwilę otwieramy Redek, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, więc to wszystko bardzo prężnie się rozwija. I podkreślam, taka jest potrzeba. Mamy tak duży problem, a rodzice próbują się w tym problemie jakoś znaleźć i znaleźć receptę. Tak najkrócej, na czym polega problem dzieci autystycznych i jak z tym walczyć, jak pomagać? Autyzm, ja może nawet odejdę od słowa walki, bardziej znalazłabym sposób na autyzm, żeby jakby się w codzienności z autyzmem zorganizować. Autyzm jest zaburzeniem całościowym organizmu, więc tak naprawdę dysfunkcja całego organizmu, ogromny hałas, jeśli chodzi o zmysły. W autyzmie jest tak, że zmysły wprowadzają nasze dzieci w błąd. Bardzo często są nadwrażliwe na światło. To, co dla nas jest słone, dla nich może być słodkie, już mówiąc tak bardzo wprost. Nie tolerują niektórego lekkiego dotyku. Czasami potrzebują mocnego uścisku. Są nadwrażliwe, niedowrażliwe, mają kłopoty z komunikacją. Jeżeli są to dzieci mówiące, jest to bardzo długi proces też logopedyczny, żeby była to mowa spontaniczna i sprawcza, ale bardzo ciężki dialog. Dużo mamy dzieci niemówiących, które komunikują się za pomocą alternatywnych metod komunikacji, czy to są piktogramy.
Oczywiście wszystko połączone z inwencją ogromną rodzica, bo to oni są menadżerami tych dzieci i zawsze znajdują fajne sposoby, żeby jak najbardziej usprawnić tą komunikację. Przede wszystkim kontakty społeczne, relacje z ludźmi, to jest bardzo zaburzone. No, nie możemy liczyć na to, że jakby osoba z autyzmem będzie z nami prowadziła dialog i będzie go rozumiała, sensowność pytania, zdania. Jeśli oczywiście jest to osoba mówiąca, bo jeśli jest to osoba nie mówiąca, no to już nie muszę mówić, jaki to jest ogromny problem. Na każdym etapie rozwoju autyzm wygląda troszeczkę inaczej, on z dzieckiem rośnie. Naturalnie możemy używać wszelkich narzędzi, sił i możliwości do tego, żeby organizować terapię naszych dzieci i osób z autyzmem. Jest to tak naprawdę codzienna terapia, codzienna rehabilitacja. Oprócz tego, że nasze dzieci normalnie się uczą, chodzą do szkoły, mają dodatkowe zajęcia, są to zajęcia z psychoedukacji, z logopedii, z polisensoryki, z integracji sensorycznej. Wszystko to wpływa na to, żeby uporządkować im świat na tyle, żeby były w stanie funkcjonować w naszym świecie tym pełnosprytnym. I powróćmy jeszcze do dzisiejszego spotkania. Jak ono będzie przebiegać? To jest pierwsze spotkanie. Tak, w Szczecinku inaugurujemy dzisiaj Klub Rodzica. Przede wszystkim się bardzo ucieszymy, bo to jest dla rodziców ogromna ulga. Mamy przepiękny tort od rodziców szczecińskich. Będziemy go pałaszować ze smakiem na pewno. Będziemy sobie mówić o misji klubów. Postaram się rodzicom dać ze swojego doświadczenia, jestem mamą 8-letniego Jasia z autyzmem, jak najwięcej sposobów i metod na to, jak oni tutaj na tym terenie mogą sobie pomagać. Przed chwilą wiele ciepłych słów usłyszeliśmy w stosunku do rodziców szczecineckich. Właśnie jesteście bardzo prężni i właśnie dzisiaj inaugurujecie Klub Rodzica. Prokopia Kiliana, koordynator Szczecineckiego Klubu. Witam serdecznie. Tak naprawdę dzisiaj jest taki nasz bardzo wielki dzień i cieszymy się z tego, bo to, że mamy dzisiaj tą inaugurację, to się tworzyło przez ostatnie 7 miesięcy, tak? To było bardzo dużo koordynacji, dostaliśmy też zielone światło od wielu jednostek. Tą naszą współpracę, znaczy tą naszą działalność na pewno będziemy osadzać na współpracy z naszymi ośrodkami, poradniami, tak? Bo dla nas to jest najważniejsze, bo najważniejsze są te nasze dzieci i to im musimy utorować tą drogę do dorosłości, bo oni będą żyli w tym świecie, innego nie dostaną i po prostu musimy już teraz zacząć działać, bo większość z nas ma małe dzieci, tak? I musimy już teraz zacząć działać, żeby one miały szansę za lat 15-20 funkcjonować poprawnie. Jak to się wszystko zaczęło w Szczecinku? Bo na pewno na początku wszyscy byli w swoich domach, sami pracowali nad dziećmi. Kiedy się zaczęła ta wasza współpraca? W Szczecinku to tak naprawdę gdzieś wcześniej powstawały grupy wsparcia dla rodziców, ale nie do końca było to, bo zawsze towarzyszyli nam psychologowie, zawsze towarzyszyły nam jakieś takie jednostki, które nie czuliśmy, że były nasze, tak? A w momencie myśmy się z tego wycofały, gdzieś tam był moment, że chcieliśmy stowarzyszenie, ale się wycofałyśmy i była taka cisza. A ja przez przypadek, przez jedną z akcji właśnie Fundacji GYM Oświetlmy Autyzm na Niebiesko 2 kwietnia w ubiegłym roku, natrafiłam właśnie na ich stronę, tak? Taka świetna akcja, bo przebieranie wszyscy Gwiezdne Wojny, no cud, miód i orzeszki, to mój starszy syn akurat taki zakochany był. Przez przypadek trafiłam. I tam wyszło przy okazji, że zaczyna się rozwijać ta forma klubu rodziców. Na początku było badanie, no bo wiadomo, już jakieś tam czynności tutaj zrobiliśmy, więc no po co mi kolejne, nie potrzeba. Ale tam jest taki ogrom pozytywu w tych rodzicach łódzkich, gliwickich, olsztyńskich, tam jest tych, no my jesteśmy 9. klubem rodziców, jest masa. Tam jest taki ogrom pozytywu, że ja po prostu po pół roku już stwierdziłam, ja nie będę jeździła do innych miast, bo tak naprawdę czym nasz Szczecinek różni się od innych? No niczym, rodziców mamy, tak, dzieci są, więc trzeba działać. Jak duży problem tutaj w Szczecinku i okolicach jest, jeżeli chodzi o autyzm? Ja mogę tylko powiedzieć o tych rodzicach, których znam. Statystyk nie znam, bo jestem rodzicem, nie do końca są one mi dostępne, ale z tego, co tutaj się zadziało, no to problem jest duży. Ja przy pierwszym spotkaniu 22 marca mieliśmy pierwsze wstępne spotkanie, takie organizacyjne. Zaprosiłam rodziców, których znam, rozplakatowałyśmy się. I okazało się, że obstawiałam, że znam takie 80%. To moja pewność została sprowadzona bardzo, bardzo do parteru, tak na maksa, bo okazało się, że ja nawet 1/3 tych rodziców nie znam. Tam było nas ponad 20 osób na pierwszym spotkaniu. Tutaj teraz też widzę, że już gdzieś tam się pojawiają twarze, których nie znam, więc myślę, że to jest rozwojowe. Tylko kwestia właśnie, jak dotrzeć do tych rodziców i pokazać, że my tu jesteśmy i chcemy wspólnie.
Czy w naszym mieście otrzymujecie jakieś formy pomocy, czy sami między sobą wymieniacie się doświadczeniem, czy jest jakaś forma pomocy? Gdzie te dzieci uczęszczają? Czy do oddziałów jakichś specjalnych, w przedszkolach, czy w szkołach? Zależy dla kogo. Bo jeżeli pan pyta o nasze dzieci, to tak, to oczywiście są oddziały integracyjne, są szkoły potem zabezpieczone. Tutaj ma te podstawy dla naszych dzieci są, bo to nam też gwarantuje państwo i podstawy są. A fajerwerków nie ma, jeszcze dużo do zrobienia, dużo do wypracowania, ale dzieci są w podstawy zabezpieczone. Tylko pozostaje rodzic, bo żeby dziecko dobrze funkcjonowało, rodzic musi być w naprawdę dobrej takiej kondycji psychicznej. I tutaj już zabezpieczenia dla rodziców nie ma. Dlatego zaczęłyśmy organizować się same. Nie? No teraz już zaczęliśmy, bo i tatusiowie dumni do nas dołączyli, więc już zaczęliśmy organizować się sami. I tak naprawdę ta skarbnica wiedzy to my. Bo to my jeździmy ze swoimi dziećmi, my wiemy, gdzie jest dobry jakiś specjalista. To w nas jest ta wiedza i fajnie się nią dzielić i fajnie ze sobą współpracować, tak? Zbierać się w jednym miejscu jakimś konkretnym, żebyśmy wiedzieli, że może jesteśmy, tak? Że tu jest nasze miejsce. I na koniec jeszcze, gdzie mają się zgłaszać rodzice, którzy ewentualnie chcieliby uzyskać pomoc, wymienić się doświadczeniami? Ja myślę, że już na tą chwilę ta akcja jest tak rozpropagowana, że rodzice, którzy trafią do tych naszych poradni szczecineckich, tak, tam na pewno uzyskają informacje, bo w obu poradniach, które działają u nas w mieście, informacja dotarła, współpracujemy ze sobą, bo to jest najważniejsze. My nie chcemy tworzyć nowych jakichś, nie wiadomo jakich organizacji, chcemy współpracy z tym, co już mamy, bo najfajniej wypracować to, co już jest. Nie trzeba tworzyć nowego, tak? Chodzi o współpracę. I tam w poradniach jak najbardziej ewentualnie bezpośrednio na stronę Klubu Rodziców przy Fundacji GYM, tak, to już internetowo. No i zapraszam do siebie, tak, bo tak naprawdę ja jestem koordynatorem, tam informacje, te wszystkie namiary będą wtedy na mnie, a ja już bardzo chętnie się zajmę, także nie ma problemu. Święta wielkanocne tuż, tuż, a więc czas pomyśleć o malowaniu pisanek. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, organizując warsztaty malowania pisanek, wyszła naprzeciw tym, którzy chcieli posiąść trudną sztukę tworzenia pisanek metodą batikową, czyli przy użyciu ciepłego wosku pszczelego i kolorowych barwników. Metoda batikowa nie należy do najłatwiejszych, ale podczas warsztatów w ciągu 2 godzin powstało kilkadziesiąt ręcznie namalowanych pisanek. Największą frajdą dla uczestników było to, że mogli swoje dzieła zabrać do domów i pochwalić się nimi przed rodziną i znajomymi. Po raz drugi ulicami Szczecinka przeszedł orszak Niedzieli Palmowej. Orszak uformowano przy kościele Ducha Świętego. Na jego czele szedł Jezus z apostołami, za nimi kilkuset wiernych. Orszak nawiązuje do triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Po drodze do muszli koncertowej odegrano sceny opisane w Ewangeliach. Nie tylko Ewangelie były podstawą scenariusza orszaku. Wykorzystano też pomysły dotyczące procesji z palmami, które odbywają się w różnych miastach Polski. Po przybyciu orszaku do parku rozstrzygnięto konkurs na najdłuższą i najpiękniejszą palmę wielkanocną. Konkurowało kilkanaście palm. Najdłuższą, liczącą 7,5 metra, wykonali mieszkańcy sołectwa Sitno. Za chwilę zobaczą państwo najdłuższą palmę, która wygrała dzisiejszy konkurs. Państwo przyjechali do nas? Sitno. Tak, z miejscowości Sitno. Jaka długość tej palmy, ile osób brało udział podczas tworzenia tej palmy i z czego ona zrobiona jest? No zrobiona jest dokładnie, jak tu widać, jest buszpan, kwiatki z bibuły. No i oczywiście dobrze spleciona, także zesunęła. Jaka długość? Długość zmierzyli, jurorzy zmierzyli 7,30. No, ile osób musiało tworzyć to dzieło? No to jest, ja powiem tak szczerze, że to jest kultywowanie rodzinne, także 3 osoby to robiło. Jak długo? Trudno jest powiedzieć jak długo, ponieważ najwięcej czasu przychodzi kompletowaniem różnych materiałów, natomiast samo plecenie to jest kilka godzin. To jest taka rodzinna tradycja, ale robicie zawsze takie wielkie palmy? Tak. Palmy są długie, bo ponieważ one stoją w kościele, a rodzinna dlatego, że kiedyś robiła to moja mama, teraz nie ma wśród nas mamy, a przejęłam to ja.
Za najpiękniejszą uznano 7-metrową palmę z pisankami z jajek strusia, wykonaną przez rodzinę Teresy Richter ze Szczecinka. Pisanki te w ubiegłym roku podczas świąt zdobiły kościół świętego Franciszka. W tym roku zdobiły palmę. W muszli koncertowej występowały zespoły ludowe, przedszkolaki i zespoły kościelne. Odegrano też kilka scenek biblijnych. Wokół muszli odbywał się jarmark wielkanocny. Zwieńczeniem obchodów Niedzieli Palmowej była wieczorem w kinie Wolność inscenizacja Ostatniej Wieczerzy w reżyserii i według scenariusza Jadwigi Nowak. Inscenizację Ostatniej Wieczerzy pokazano po raz 9. W scenariuszu wprowadzono trochę zmian, dodano nowe teksty, a także wprowadzono więcej elementów ruchu. Ostatnia Wieczerza to symbol Wielkiego Czwartku. To jest ich godzina. Miasto po kilku przetargach sprzedało kolejny kawałek parku nad jeziorem. 11,5-arową działkę po byłej siłowni AS obok restauracji Jolka miasto zbyło za 333 tysiące złotych. Dobrze, że ta transakcja odbyła się na zupełnie innych zasadach niż kiedyś sprzedaż terenu po szkole kolejowej. Wówczas klub sportowy Daszbur w niejasnych okolicznościach, bez przetargu, wielokrotnie większą działkę z długą linią brzegową praktycznie oddał za grosze dla ludzi z Kronospanu. Ten przewał, bo trudno inaczej nazwać zbycie publicznego terenu zabudowanej działki wielokrotnie większej niż ta przy Jolce, a za cenę kilkukrotnie niższą. Niestety do dziś nie zostało to wyjaśnione i tylko po kontach się mówi, że tylko ktoś z Kronospanu zrobił na tym dobry interes. Teraz obie działki mają zostać wykorzystane na cele turystyczne, a nam pozostaje mieć nadzieję, że nie stanie się tak, jak jest w Trzesiece, w której płoty zagradzają swobodne przejście wzdłuż brzegu jeziora. Dziesiąta gala Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego już za nami. Konkurs ma wyłonić, pokazać i uhonorować ludzi, firmy oraz wydarzenia, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju i promocji naszego powiatu. W tym roku z okazji dziesięciolecia konkursu, oprócz zwycięzców w poszczególnych kategoriach, dodatkowo tytułem supermocarza wyróżniono 3 podmioty. Galę uświetniły występy tancerzy Klubu Tańca Towarzyskiego AIDA oraz szczecineccy muzycy, uczniowie szkoły muzycznej i Big Band Towarzystwa Muzycznego. Dla zwycięzców, nominowanych oraz licznie zgromadzonej publiczności na zakończenie zaśpiewała Krystyna Prońko. Pączki i inne wyroby z ciasta drożdżowego z cukierni Danusia od wielu lat urzekają podniebienia mieszkańców Szczecinka i nie tylko. Te najbardziej znane w Szczecinku pączki swój wyjątkowy smak zawdzięczają niezmiennej od lat recepturze z naturalnych składników. Cukiernia ma w swojej ofercie pączki z nadzieniem, bez nadzienia, duże, małe, serowe. Chciałem bardzo podziękować Wysokiej Kapitule za uznanie i szczególnie chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Szczecinka, że są moimi klientami. Zapraszam. Dziękuję. Nie tylko naszym zdaniem, dla utrzymania powagi uroczystej gali, dla zachowania prestiżu tytułu osoby, które kiedyś były karane sądownie za przestępstwa gospodarcze, nie powinny działać w kapitule konkursu. Nie może być też tak, że uzasadniając wybór kapituły, publicznie przekazuje się informacje nieprawdziwe, które wprowadzają wszystkich w błąd. Nie powinno być też tak, że w tej samej kategorii osoby czy podmioty prywatne konkurują z dokonaniami samorządów. To nie jest zdrowa konkurencja. Obszerne fragmenty dziesiątej gali zobaczycie Państwo w dalszej części naszego programu, a później na naszej stronie www.tvzachod.pl. W sobotę w Centrum Konferencyjnym Zamek rozegrano Mistrzostwa Polski w grę Veto. Tutaj na zamku są rozgrywane drużynowe Mistrzostwa Polski. Drużyny mamy z Warszawy, Szczecina, Krakowa, Łodzi, cała śmietanka tejże gry.
piątek mieliśmy wernisaż wystawy, którą można oglądać do 17 bieżącego miesiąca. Sobota to są gry, niedzielę już tylko gry finałowe. Na czym polega sama gra? Tak pokrótce to raczej szybko nie wytłumaczę. Gra karciana, w której jest wolna lekcja, wybieramy swojego króla, który ma objąć władzę. Jest to taka gra z fabułą, prawda? Tak, gra jest głęboko osadzona w historii Polski w XVII wieku. Jeżeli ktoś właśnie lubi oglądać Ogniem i Mieczem, czytać, to na pewno znajdzie się w tej grze, ale bardzo powiązana z historią Polski. W tej grze najważniejsze są same karty, prawda? No dokładnie, gramy samymi kartami. Najważniejsze to jest to, jak gramy, jak taktycznie sobie rozplanujemy cały pojedynek, ale no, karty są ważne. Nie jest to nic, powiedzmy, trudnego do zebrania, do kolekcji. Nie jest ich jakoś super dużo. Cały koszt, powiedzmy, takiej talii, żebyśmy już grali turniejowo i tak dalej, to jest coś w granicach 50-60 zł, także zabawa dla każdego. To jest ta jedna z tych gier karcianych, bardzo popularnych w Polsce. Tych odmian, tych gier jest chyba dużo. No dokładnie, no tutaj Veto, szlachecka gra karciana, to jest gra zrobiona właśnie przez Polaków, jest po polsku, dlatego też ma coraz większą popularność. Najbardziej popularny jest Magic the Gathering, no tam turnieje są dużo bardziej, powiedzmy, obsadzane większą ilością zawodników. Tutaj na tych drużynowych mistrzostwach Polski mamy 39 zawodników. Takie turnieje w Magica, no to już jest większa ilość. Jest jeszcze Legenda Pięciu Pierścieni, World of Warcraft. No, naprawdę tych gier na rynku jest wiele. A skąd ta gra w Szczecinku? Jej popularność? Jej popularność poprzez to, że byliśmy na Pyrkonie w Poznaniu, wcześniej jeszcze w Szczyrku, nawiązaliśmy dobre kontakty właśnie z osobami, które wymyśliły tą grę już ponad 10 lat temu i dzięki tak zaprzyjaźnieniu się mogliśmy ich zaprosić tutaj do Szczecinka, zorganizować właśnie ten największy turniej w Polsce odnośnie tej gry, dzięki czemu też gracze z całej Polski mogli tutaj u nas zmierzyć się w tą grę. Jak wygląda reprezentacja Szczecinka i ile osób ona liczy? Mamy tutaj dwie drużyny pełne ze Szczecinka, czyli graczy wszystkich którzy mieszkają w Szczecinku. Jedną drużynę, którą reprezentuje dwóch graczy ze Szczecinka i jeden kolega z Warszawy, powiedzmy taka mieszana drużyna. No i jak na razie ma ta mieszana drużyna największe szanse, żeby dostać się do jutrzejszego finału. Jak będą wyglądać nagrody dla zwycięzców? Nagrody dla zwycięzców tu są w postaci kart dodatkowych i tak dalej. Są pierwsze miejsce dostanie karty o równowartości około 500 zł. Na czym polega właśnie wartość tych kart? Bo te karty są no, bardzo różne. Dokładnie. W każdym opakowaniu możemy znaleźć karty rzadkie, mniej rzadkie i pospolite. No i wiadomo, te największą wartość mają karty rzadkie, które możemy się wymieniać, wystawiać na aukcje i tak dalej, i tak dalej. Po prostu trudniej jest je zdobyć, przez to są droższe w walucie już takiej normalnej. Jak duża liczba miłośników tej gry jest w Szczecinku? Czy znacie taką ilość, czy znacie inne osoby, które w to grają? Tak, ogólnie tu mamy dużo więcej osób w Szczecinku, która gra w tą grę. Tak jak mamy tu klub fantastyki, na który uczęszcza tak średnio 16 osób, to wszystkich zapisanych jest około 50. Także około na tyle szacujemy po prostu osoby, które interesują się tym. Tu z tej grupy no powiedzmy 15 gra aktywnie. To jest takich, którzy cały czas mogą przyjść, znają dobrze zasady i jeżdżą na turnieje. Veto to kolekcjonerska gra karciana, której akcja rozgrywa się w realiach XVII-wiecznej Rzeczpospolitej, rozdartej walkami o obsadzenie tronu opustoszałego po śmierci Władysława IV Wazy. To gra, której świat zapełniają postacie znane z kart podręczników historii, powieści Sienkiewicza oraz inwencji własnej twórców tej historii alternatywnej. To gra pełna pojedynków i polityki, spisków i dyplomacji, mężnych szlachciców i pięknych niewiast, wpływowych możnowładców i agentów obcych mocarstw.
Po zaciętych pojedynkach tytuł mistrzowski wywalczyli zawodnicy z Tczewa, drugie miejsce ekipa z Łodzi, a trzecie z Warszawy. Przez cały czas i jeszcze do 17 kwietnia można oglądać wystawę kart przygotowanych przez grafików komputerowych Michała Danielewicza i Annę Jarmułowską. Szczecinieckie drużyny piłkarskie w minioną sobotę uzyskały różne wyniki. Daszbór wygrał, Wielim przegrał, a Błękitni zremisowali. Daszbór na własnym boisku podejmował Odrzankę Radziszewo. Po kilkunastu minutach wyrównanej gry Daszbór przystąpił do ofensywy. W 17 minucie pierwszą bramkę zdobył Kościan, a po 10 minutach jego wyczyn powtórzył Jurjewicz. Do przerwy już nic się nie zmieniło. Po przerwie goście przystąpili do kontrofensywy, ale sił im starczyło na 10 minut. Grę uspokoili gospodarze, zdobywając trzecią bramkę. Uczynił to Kusiak. Potem jeszcze Siemaszko zmusił bramkarza gości do wyjmowania piłki z siatki. Goście chcieli zdobyć przynajmniej honorowego gola, ale zawiodły ich celowniki. Daszbór wygrał 4-0. Natomiast Wielim w Goleniowie uległ tamtejszej Inie 1-2. Gola dla Wielimia zdobył Boderek. Błękitni w Białym Boże zremisowali z Hubertusem 1-1. Informujemy, iż szkolenia komputerowe, które miały się odbyć w dniach 14-16 kwietnia w Zakładzie Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego przy ulicy Kościuszki 47-49 w Szczecinku, zostały odwołane. Szkolenia odbędą się w późniejszym terminie, który zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatu Szczecineckiego. Natomiast jutro, to jest we wtorek o godzinie 17.30 w Szczecinku na ulicy Piotra Skargi 5, odbędzie się towarzyski mecz szachowy pomiędzy Słowianką a Towarzystwem Szachowym Taktyk Szczecin. Mecz będzie się toczył na 7 szachownicach. I to już wszystko w aktualnościach, a za chwilę felieton moim zdaniem. Kilka minut radni przyklepali program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Szczecinek w 2014 roku. Na realizację tego programu w budżecie przewidziano kwotę 711 tysięcy złotych. Jak na 100-milionowy budżet miasta to wcale nie mało. Przypomnijmy, że sama budowa schroniska dla zwierząt kosztowała ponad 4 miliony 220 tysięcy złotych, niemal tyle, co budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Polnej. Chociażby po tym widać, że zwierzęta w mieście, a szczególnie psy, to kosztowny problem. To między innymi konieczność utrzymania dużego schroniska i ciągłe próby nauczenia właścicieli psów, by po nich sprzątali. Między innymi po to instaluje się punkty poboru specjalnych woreczków na psie odchody. Ich dystrybucję od lat prowadzi schronisko dla zwierząt, Straż Miejska i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Niestety, nauczenie właścicieli zwierząt, by sprzątali odchody po nich, jak dotąd nie przyniosło widocznych rezultatów. Widać to choćby po syzyfowej pracy specjalnego odkurzacza PGK. Rok w rok na chodniki, trawniki i place zabaw trafia kilkaset ton zwierzęcych odchodów. To nie tylko nieestetyczny widok, to również realne zagrożenie epidemiologiczne. Straż Miejska nie ukrywa, że obowiązek sprzątania po psach jest bardzo trudny do wyegzekwowania. Zwierzę w domu to stałe, codzienne obowiązki, no i dodatkowe koszty. Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają i dlatego dotychczasowe prawa trzymania zwierząt w miastach powinno się zmienić.
W większości koszt opieki nad zwierzętami obciąża nas wszystkich i jest pokrywany z miejskiego budżetu. Odchody zwierząt pod nogami również widzimy wszyscy. Obojętnie, czy mamy czworonoga, czy nie, i tak mamy problem. Coś z tym trzeba zrobić. Nie może być tak, że idąc chodnikiem stale musimy zerkać pod nogi, a wchodząc na trawnik trzeba uważać jak saper na polu minowym. Park od dawna stał się wybiegiem dla psów i nic nie zapowiada, że to się szybko zmieni. Może więc koszt sprzątania po zwierzętach niech pokrywają ci, którzy je trzymają. Inne opłaty mogą wnosić ci, którzy mają własne posesje, a inne ci z bloków. Psy trzymane w blokach, nie mając swojego wybiegu, zawsze będą zanieczyszczać miejsca publiczne. Dlaczego ci, którzy zwierząt nie mają, muszą to znosić i jeszcze za to płacą? Czy dlatego, że u nas można nie płacić podatku od psa lub kota, stały się one tanią zabawką czy prezentem, które potem łatwo można wyrzucić? Może stąd przepełnione schroniska i kupa przy kupie. Psy w mieście to problem, który z wielu z nas przesłania sprawy ważniejsze. Często słyszymy, że z powodu biedy rodzicom odbierane są dzieci, czy o eksmisjach na bruk, o braku pieniędzy w służbie zdrowia, o nieopłacalności leczenia osób starszych. Brakuje na niepełnosprawnych i na hospicja. Czy w takiej sytuacji, wydając miliony na zwierzęta domowe, przez to będziemy lepsi? Widząc wkoło tyle pilnych potrzeb, czy nie powinniśmy teraz skupić się na tych najważniejszych?